z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. W Apokalipsie napisane jest, że Jerozolima, święte miasto w niebie, będzie miało 12 bram. I w te 12 bram to będą perły. Wiemy, że perły czasami są przebite takim bardzo wąziutkim kanalikiem na jedną żyłkę, na jedną niteczkę, po to, żeby uczynić z nich naszyjnik. Jeśli więc te 12 bram do Jerozolimy, do niebiańskiej Jerozolimy, będzie miało takie bardzo wąziutkie kanaliki, przez które się trzeba będzie przeciskać do nieba, no to trzeba być jak dziecko, jak maleństwo, jak taka drobinka, żeby się dostać do środka, żeby się przez ten kanalik przebić. Bądźmy odważni w tym pomniejszaniu samego siebie, w tym umniejszaniu się. Większa szansa na niebo. Do zobaczenia jutro.